Widny występ. Ale kto? Jest czwarta. No, zapomnij. No, zlotny mistrz olimpijski. Poza podium. Nie! A, nie już. Ma! Nie ma medalu. Virgiliusz Alekna poza podium. Trudno się podnieść. Dwa lata ostatnie należały do niego. Był mistrzem w Osace, był mistrzem w Pekinie. Był niepokonany od 28 występów. Nie. Ale jeszcze jeden rzut. Tylko jedna. Ale ma być złoto. Chcemy. Daleko. Powyżej tego rekordu. No jest. Jest wielki facet. Mocny w tym konkursie. Widać. Ale tu na 69 metrów chwila i będziemy wszystko wiedzieli. Nie zastanawia się długo. Szybko rzuca. Daleko leci ten dyk. Daleko. Ojej. Daleko. Nie ma tej 10-9, mam nadzieję. Daleko. 69-15 Polak. Może być daleko. Stosunkowo luźny rzut. I leko jest 69-43. Ten człowiek horror właściwie. 69-43. Polak na tak. Jeszcze jeden rzut. 5.43 do pobicia. Ma rekordy Polski już w tym konkursie pobił. Głośno na stadionie. A on musi wejść w ten swój świat. Przypomnieć sobie najlepsze wyobrażenie o ruchu. I on tu zaczął! Nie, ale nie tak daleko. No zobaczmy, poczekajmy, ile to jest. Nie. 69-43, a Piotrek? 67-33. Tak, to tylko tak. Niewiarygodny konkurs. Niewiarygodny. Nie może to uwierzyć, by ten. Ale trzeba uwierzyć, dzisiaj trzeba uwierzyć. Piotrek genialny. 68-77. Później 69-15. Ma rekordy Polski. I srebro. Drugi złoty medal wczoraj. Stepinerius dzisiaj. Robert Parkin. To jest to. Szybko w mgnieniu. W ułamku sekundy może się odwrócić. Gratulacje od Alekny. Przypomnijmy, to jest srebro z kontuzją, która będzie za chwilę oferowana. To jest naprawdę wielki wyczyn. Chociaż oczywiście wszyscy już przyzwyczailiśmy się do tego złotego medalu. To jest drugi medal. Wicemistrzostwo olimpijskie, wicemistrzostwo świata. No chciał i my wszyscy. I niewątpliwie cała Polska czekała na to złoto, drugie złoto tutaj w Berlinie. Ale jak się podobały te konkursy, ten zdjęcia kolorów, ostatnim rzucie Robert Karski 69-43 ustanowił rekord życiowy i zdobył tytuł mistrza świata.